Witam Państwa, którzy zechcieli przyjść tutaj do naszej placówki. Intencją naszą jest w dalszym ciągu niezmiennie dbanie o dobro pacjentów. Chcemy, żeby szpital funkcjonował prawidłowo. Chcemy, żeby pacjenci w tym szpitalu czuli się bezpiecznie i w obronie tego bezpieczeństwa naszych pacjentów, w obronie naszej placówki, w której jesteśmy póki co zatrudnieni, występujemy. Pozwoliliśmy sobie złożyć pewnego rodzaju postulaty, które są niezbędne do tego, żeby oddział w dalszym ciągu pracował. W związku z powyższym to dzisiejsze zebranie. W tym miejscu chcę podziękować z całą stanowczością pani senator Orzechowskiej. Chciałbym podziękować zarządowi NSZZ Solidarność. Chciałbym podziękować pracownikom, którzy byli uprzejmi stać w obronie naszych racji, jak również i tak zwanemu, jak to się mówi, czynnikowi społecznemu, który zechciał przyjść tutaj do naszego szpitala. Ja chcę powiedzieć, że punktem wyjścia, punktem założenia naszego dzisiejszego spotkania jest dobro pacjentów. Wystąpiłem w obronie moich pracowników, a tym samym w obronie pacjentów po zwolnieniu dwóch lekarzy, dwóch specjalistów drugiego stopnia, dwóch specjalistów, bardzo dobrych specjalistów, którzy byli zatrudnieni w tym oddziale. Oddział rozwijał się do pewnego momentu prawidłowo, bardzo dobrze, o czym zapewniał mnie konsultant wojewódzki do spraw ortopedii i traumatologii. Niestety ten cykl rozwoju zatrzymał się, a później zaczęło się to wszystko uwsteczniać po zwolnieniu w trybie dyscyplinarnym drugiego specjalisty drugiego stopnia. Były to próby, nie wiem czy tu w tym miejscu pytanie do pana starosty, tu w tym miejscu pytanie do pana prezesa, co autor miał na myśli, redukując liczbę lekarzy specjalistów zatrudnionych w tym oddziale. W związku z tym ja pokrótce dałem zaczyn tej rozmowie i uprzejmie proszę ewentualnie o zabranie głosu panią senator Orzechowską. Dziękuję za to spotkanie. Ja myślę, że to jest szansa na to, żeby dogadać się, żeby dojść do jakiegoś porozumienia między panem prezesem a lekarzami oddziału, dlatego że ten oddział pracować musi. Zwolnienie lekarzy i narażenie pacjentów na to, że nie będą bezpiecznie się tutaj czuć, to jest praktycznie zagrożenie bezpieczeństwa całego zdrowotnego, całego społeczeństwa, więc chciałabym bardzo prosić o dobrą wolę. O dobrą wolę pana prezesa i o to, żeby ci lekarze, którzy zostali zwolnieni, mieli dobrą wolę, jeżeli damy im szansę powrotu. Mało tego, chciałabym również prosić o to, żeby takie sytuacje nie miały miejsca, żeby zawrzeć takie umowy, które będą zabezpieczały funkcjonowanie tego oddziału i będą dawały to, że pacjent przychodząc tu będzie świadomy tego, że będzie leczony przez najlepszych specjalistów, że nagle nie okaże się, że ten dobry specjalista tylko dlatego, że się komuś nie podoba albo że się komuś postawi, zostanie zwolniony i pacjent zostaje wtedy na lodzie. Więc bardzo proszę o to, proszę pana prezesa również o wypowiedzenie się, no bo pan jest stroną tej sytuacji. Zawierzam takie pytanie, ponieważ panie prezesie, będąc na spotkaniu ze związkami na początku tego roku, obiecał pan, że nikogo pan nie zwolni. Nie zatrudni, ale też nie zwolni. Sytuacja, kiedy leci doktor Małyszko, następnie doktor Cednarowicz. Jak to się ma do pana obietnicy? Chciałam prosić pana prezesa, bo po rozmowie z panem
Jeszcze my wcześniej byliśmy, żeby uzgodnić kwestię w sesji nadzwyczajnej, bo radni Prawa i Sprawiedliwości prosili o to, żeby zwołać sesję nadzwyczajną, żeby wyjaśnić tę sytuację i żeby pomóc w funkcjonowaniu tego szpitala, bo już poprzednio mówiłam, że dzięki temu, że jest oddział ortopedii, że jest oddział laryngologii, jest ten szpital jednym z pięciu chyba, tak? Tak. Na terenie województwa, który jest, ma drugi stopień w tym mapowaniu szpitali. I jeśli jest taka sytuacja, jeżeli ten oddział ma zagrożony swój byt i szpital wypadnie z tego drugiego stopnia, to następna klasyfikacja będzie dopiero za 4 lata. Więc to są umowy i uzgodnienia między NFZ-em i szpitalem na 4 lata. Więc jeżeli wypadniemy, to po pierwsze szpital wypadnie, po drugie szpital straci pieniądze, a mówienie, że się dba o pieniądze dla szpitala, wtedy straci całkowicie sens. Po trzecie, oddział ortopedii jest oddziałem, gdzie są procedury medycznie dodatkowo płatne i to są procedury płatne dodatkowo nielimitowane, czyli za wszelkie wykonane dodatkowo zabiegi, oczywiście bezpłatne dla pacjenta, opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, za wszelkie te zabiegi będą dodatkowe pieniądze dla szpitala. Więc ja poproszę bardzo o to, żeby wypowiedział się pan prezes. W kwestii pytania związków zawodowych. Oczywiście, żeśmy rozmawiali, tylko państwo muszą wiedzieć, że przynajmniej są dwie formy zatrudniania u nas pracowników. Są to umowy o pracę i kontrakty, czyli umowy cywilnoprawne. To, o czym żeśmy rozmawiali i takie zobowiązanie rzeczywiście, żeśmy takie uzgodnienia podjęli, dotyczyło pracowników zatrudnionych o umowę o pracę. Teraz tak, odnośnie, bo teraz tak jest przekłamanie i nie do końca zrozumienie, na czym polega sieć szpitali, jak to ma być, jak to będzie kontraktowane, jak to będzie funkcjonowało. Jest prawda, że na dzień dzisiejszy to przymiarka, jeśli dobrze pamiętam datę, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich ogłoszą szpitale, które wejdą do sieci szpitali, to jest zdaje mi się 6 czerwiec. Taka jest deadline, natomiast jeżeli mówimy to, żebyśmy dalej mówili bardzo, bardzo dokładnie, szpital w Ostródzie zawsze będzie w sieci szpitali, natomiast w drugi stopień referencyjności jest zdecydowanie lepszy i pierwszy, dlatego stoimy na stanowisku ja, że niezależnie od tego, jak bardzo zły będzie szpital, oddział ortopedyczny, to dla dobra całego szpitala podjąłem decyzję już chyba 10 dni temu w sposób formalny, żeby przywrócić dwóch zwolnionych lekarzy do pracy, bo cała ta sytuacja nie służy nam wszystkim pracownikom szpitala, zwłaszcza w kontekście przyszłych zmian w zakresie ochrony zdrowia. No to jest chyba złe zarządzanie, skoro najpierw pan zwalnia, a potem chce zatrudniać. Bo powstanie chaos. Chaos chyba nie jest niepotrzebny nikomu. Tak myślę. Chyba ktoś jest organizatorem. Mam nadzieję, że ktoś kieruje tym przedsięwzięciem. Mogę ja? Tak. Panowie. Ja oczywiście dziękuję wszystkim Państwu za troskę o szpital, bo dla mnie i myślę, że dla wszystkich radnych, dla Rady Nadzorczej, bo widzę przedstawiciela Rady Nadzorczej i dla dyrektorów, jest to priorytetowe. Nie ukrywam, że drugą stroną są zawsze pieniądze i one nie są bez znaczenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie każdego szpitala. Ja zawsze to powtarzałem, że nikt nie oczekuje od funkcjonowania szpitala, żeby generował zyski. Chociaż podobne szpitale, ja tu mogę wskazać na przykład szpital Iławski, gdzie osiąga zysku rocznie 2 miliony, które przeznacza na inwestycje. Ale to jest tylko kwestia taka zupełnie inna. Ja chciałbym powiedzieć, jeżeli rozmawiamy o tym
naszym oddziale. To ja Państwu tutaj oficjalnie i w sposób taki bardzo otwarty powiem, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, że ten oddział straci, że tak powiem, swoje funkcjonowanie. I to jest kwestia chyba dla każdego jasna i znacząca. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana ordynatora, który mówi o sytuacji, o rozwijającym się oddziale, no to niestety nie przekłada się to na stronę finansową tego oddziału. I to pokazują liczby, gdzie oddziały podobne w innych szpitalach funkcjonują finansowo o wiele lepiej. Więc jakaś przyczyna tego jest. Ja chcę powiedzieć, że poprosiłem tutaj pana prezesa na to spotkanie odnośnie kosztów funkcjonowania tego, bo rozumiem, że zamiarem, którym prezes występował, miało to ograniczyć koszty funkcjonowania finansowe. No bo tak to rozumiem. Więc proszę Państwa, jeżeli chodzi o oddział ortopedyczny, więc narastająco w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększą straty o 200 tysięcy przez 3 miesiące. Czyli teraz, 4 przepraszam, czyli teraz strata jest prawie 500 tysięcy, w analogicznym okresie roku ubiegłego ta strata wynosiła 300 tysięcy. Do kiedy ta strata jest 500 tysięcy? Przez 4 miesiące, mówię panu. I więc ja tu nie widzę rozwoju tego szpitala, tego oddziału, o której A jakie oddziały są dochodowe w tym województwie? Poczekam. Jeżeli chodzi o obsadę i o wykorzystanie tego oddziału, bo pracujecie na oddziale 16-łóżkowym, tak? Tak. I też poprosiłem o statystyki, bo one najbardziej tutaj są rzetelne. Więc pracuje 5 lekarzy, to są wynagrodzenia, przepraszam. 5 lekarzy plus 2 rezydentów. Średnio na oddziale, też to wynika ze statystyki, leży 6 osób. Wczoraj leżała 1 osoba. Bo przyjęcia planowe są wstrzymane. Więc dlaczego? Ja się pytam. Dlaczego skoro, no ale... Bo nie ma lekarzy. Bo nie ma lekarzy. Zaraz. Jeżeli jest w chwili obecnej 5 lekarzy. Jakich 5? 3 plus 2 rezydentów. Nie. Więc no taka jest obsada. Najpierw niech pan starosta się wypowie. No właśnie, bo ja nikomu nie przeszkadzałem, więc no... Ja tylko chcę podać statystyki. Bo to dla mnie, jako osoby, która się nie zna, jak to jest podkreślane, no najbardziej przemawiają. Bo najbardziej przemawiają. Ale nie muszę, jest prezes od tego. Więc sytuacja jest taka, że oczywiście ja jestem za rozwojem tego oddziału. Tylko zróbcie tak, panowie doktorzy, żeby na tym oddziale leżało 15 osób. Ale przeważnie większości leżą te osoby. Poczekam. Nawet nieraz są dostawki. No trudno to jakoś tam rozpatrzyć. Jeszcze jeżeli chodzi o rezydentów. Opiekę nad rezydentem stanowi pan ordynator, sam podpisał. Więc ta sytuacja, którą pan, że tak powiem, zrobił, że wysyła pani w czasie, gdzie brakuje lekarzy z różnego powodu na urlopy, dla mnie jest trochę niezrozumiałe, tak szczerze powiem, tak z normalnego punktu widzenia. To jest raz. Dwa, nie pana zadaniem czy obowiązkiem jest przekazywanie i zawieszanie działalności oddziału, informowanie o tym Narodowego Funduszu i Wojewody, bo to nie jest nie pana zadanie. To zadanie ma w obowiązkach prezes. Tak? Ja zaraz poproszę o głos. Nie, ja tylko chcę... Staram się nie przeszkadzać. Super. Więc oczywiście najważniejsze jest dobro pacjenta i ja jestem za tym, że tak ma być. I teraz spotkaliśmy się w poniedziałek, my wszyscy, pana prezesa, i już wtedy było uzgodnione, że wracają 2 lekarzy. Minął tydzień. Więc komu zależy na tym,
żeby ci lekarze wrócili, czy nie. A jaki jeszcze punkt zgodnienia, pamięta pan starosta? Nie pamiętam, bo ja rozmawiałem z wami i głównym powodem państwa słusznej czy niesłusznej decyzji było to, że brakuje wam lekarzy. Ja to rozumiem. Tylko, że minął tydzień i chyba w sposób świadomy przedłużacie ten termin powrotu tych lekarzy, bo decyzja prezesa była chyba już w piątek, wtedy mnie nie było. Tak mi się przypomina. Więc ja rozumiem, że ci lekarze mogą zajmować się czymś innym, czym mogą później przyjechać, ale przy mnie dzwoniła pani dyrektor medyczna do jednego z lekarzy, mówiła się na środek, który potem odzwania i mówi, że po konsultacji z panami zmienia i że nie przyjedzie, bo czeka na to spotkanie, które teraz ma miejsce, ale nie wiem, czy sam nie zna. Więc ja tu troszeczkę mam wątpliwości, że tak powiem, bo ja rozumiem sytuację. Każdy chce w jakiś sposób pokazać, kto jest ważniejszy i kto ma rację. I ja to rozumiem, bo jestem w samorządzie i ja zdaję sobie sprawę, że tak jest. Tylko gdzie to dobro pacjenta? Tak wam szczerze powiem. Więc w moim mniemaniu, gdybym ja miał, że tak powiem, decydować, to bym wszystko zrobił, żeby ci lekarze wrócili w poniedziałek czy we wtorek do pracy. Jeżeli było takie uzgodnienie w piątek, bo było podobnie, między wami ustnie jakieś. Nie chcieliście podpisać porozumienia, przedłużacie podpisanie porozumienia, choć wydaje się, że wasze postulaty zostały spełnione wszystkie. Żadne. Czyli oczekujecie ścięcia głowy jednej, drugiej, trzeciej. Rozumiem. Znaczy, myślę, okay, że ktoś powinien Chcę panu powiedzieć, że pan jest lekarzem, nie politykiem. I proszę... Ale dla pana każdy, kto ma, że tak powiem, nie. potrafi w składny sposób wydawać myśli i ma inne zdanie niż pana jest... Ale ja absolutnie takiego zdania nie mam. Tylko jeżeli wam zależy na powrocie lekarzy, no to ja to rozumiem. Ja to rozumiem i przyjmuję. I wydaje się, że zostało to wasza chęć czy próba powrotu lekarzy została spełniona. Tak czy nie? To było najważniejsze, czy nie? Jak oni, czy ich powrót ma być natychmiastowy w ciągu jednego dnia? Jak pan sobie wyobraża sytuację? Ja sobie nie wyobrażam. Doktor Małyszko, zwolniono bez powodu. Przez trzy miesiące pytaliśmy o powody tej decyzji i on nagle ma wracać do szpitala bez opieki prawnej. Niech pan słucha. Bez przygotowania takiej decyzji. Ale jak on ma pewność, że za miesiąc tej pracy znowu nie zdradzi? Każdy ma prawo mieć opiekę prawną, bo takie jest każdego prawo. I po to jest to spotkanie między innymi. Opiekę prawną. Tak. I pan, no rozumiem, ja to rozumiem. No, każde spotkanie wydaje mi się, że jest cenne dla każdej strony. Ale jeżeli wam zależy na tym, żeby ten oddział funkcjonował, rozwijał się dla dobra pacjentów, dla dobra waszych umów o pracę, czy tam kontraktów, bo nie ma co tu ukrywać, że każdy dba o swój biznes. Nie ma, i to jest normalne. Ja jestem zupełnie zrozumiały to tam. Więc nie rozumiem, że tak powiem, opieszałości. Ale ja rozumiem, może powiem. Czemu? Ponieważ państwo się obawiają, że dzisiaj zostaną zatrudnieni, a za 5 minut zostaną zwolnieni. Pan przed chwilą też powiedział, że oddział ortopedii... Będzie. Dobrze, ale pan powiedział, że przynosi straty. Kto zagwarantuje, że zostanie dotychczasowa osobowość kadrowa? Kto zagwarantuje? Skoro pan twierdzi, że przynosi w takich prawo. Czasach, proszę panią, że... Ja już wiem, bo pan gdzieś mówił, każda pana na to już mówił. Moja, pan, to mówił pan, nie pierwszy raz słyszymy. Więc tu nie ma nikt, że tak powiem, żaden pracownik na świecie czy w Polsce nie ma takiego, rozumiemy, że będzie pracował do śmierci, no właśnie, co będzie robił. Właśnie, dlatego rozumiemy tak, obawę. My rozumiemy obawę. Ale ja też mam obawę o swoją pracę. Pani ma obawę o swoją pracę. Mam obawę, ale następna sprawa, pan twierdzi, że nie zarabiają. Dlaczego? A zastanowił się pan dlaczego? Może nie mają ku temu narzędzi, może nie mają odpowiedniej sali operacyjnej. Czy pani nie widzi, co się dzieje na terenie szpitala, że budujemy blok operacyjny? No ale w tej chwili nie ma tego i oni po prostu robią teraz. Ale pani mówi o miejscu pracy.
Więc ja tam nie będę pracował, bo ja nie mam wykształcenia. Ale oni robią tam, bez ich miejsca pracy. No o tym sobie... mówię, że to my staramy się... Ale nam chodzi do tej pory o tą sytuację, że pan mówi, że przynoszą takie straty, gdzieś tam zarabiają. My to wszystko rozumiemy, ale trzeba się zapytać lekarzy, jak mają to zrobić, skoro nie mają ku temu narzędzia. Ale czy pani nie rozumie? Ja rozumiem doskonale, nie musi pan mi tłumaczyć. Ja wiem, że się buduje blok. No właśnie. Ja rozumiem wszystko. Ja nie jestem jakimś chirurgiem. No to dlatego trzeba poczekać. No i czekamy. A nie zwalniać. Dobry, jak była w całości cała kadra lekarska, to oddział jest cały czas przepełniony, 15-16 osób. To może się też panu pomyliło, bo zabiegów jest po 5. Ja 5 osób jest operowanych zaraz, dziennie. Poczekaj. Czy ja mogę teraz poprosić o głos? Zainteresowany to przyjdzie. Panie starosto, czy ja mogę teraz... porządnie pracuje na dużych obrotach i wtedy sprawdzić. Panie, ile ktoś nie pracuje? Ja nie wiem, może damy teraz głos. Panie starosto, ja chciałbym się odnieść do tych w sumie, rzecz ujmując wprost, zarzutów, o których pan powiedział, że oddział ma średnio tyle osób, ile ma, że w oddziale była jedna osoba albo dwie. Kieruje się rzeczywiście dobrem i bezpieczeństwem pacjenta. Rozumiem rozwój oddziału również w ten sposób, nie jak rozumie dyrektor czy prezes WSK Mielec czy Pafa Wagu Wrocław albo Poznań jako zysk wypracowany przez firmę. Tylko ja rozumiem to również w ten sposób, że zwiększa się zakres operatywy i robi się coraz bardziej specjalistyczne zabiegi operacyjne. Ta próba nadzorowania i śledzenia, ile jest pacjentów w oddziale, została wybrana akurat wczoraj i w sobotę, o czym mi donoszono również, że pacjentów jest tyle, przepraszam, jestem i krótko i daleko widzę mnie, pozwoli pan, że wypowiem swoje myśli. I to, że był jeden pacjent, nieścisłe ma pan starosta dane, ponieważ było dwóch pacjentów. Jeden z urazem ręki na kosiarce i został prawidłowo zaopatrzony i dzięki Panu Bogu wyszedł dzisiaj do domu. Natomiast dziwię się troszeczkę, że nikt wcześniej, wtedy kiedy oddział 16-łóżkowy ma i 18, i 20 pacjentów, nikt wtedy nie przyjdzie i nie zobaczy, w czym nam można pomóc. Następna sprawa. Zarzuca Pan starosta, mnie osobiście, że lekarzy rozpuszczam na urlop. Tak to odebrałem. Ci lekarze, rezydenci, których puszczanie na urlop mi pan starosta zarzuca, to są lekarze, których staż specjalizacyjny odbywa się już w innych jednostkach specjalistycznych, takich jak na przykład w oddziale pulmonologicznym w Prawutach, gdzie już od kilku tygodni mieli, że tak się wyrażę brzydko, zaklepane te staże specjalizacyjne, niezbędne do tego, żeby podejść do egzaminów specjalizacyjnych. Jeżeli mowa jest o tym, że jest zatrudnionych 5 lekarzy, już nie jest zatrudnionych 5 lekarzy. W momencie, kiedy był 28 kwiecień, ja zostałem wespół z 2 innymi specjalistami. Nikt mi wtedy od 28 kwietnia do 4 nie podał pomocnej dłoni. Nikt z zarządzających nie był uprzejmy odpowiedzieć na moje apele. W związku z tym, na co miałem czekać? Ja jeszcze raz podpieram się kwestią dbania o bezpieczeństwo pacjentów. Nie będę operował pacjentów, których operuje się zazwyczaj w 3 osoby, sam. Struktura pracy działania tego oddziału opiera się na tym, że część z lekarzy ma wolne, część lekarzy idzie do poradni, część zostaje do dyspozycji oddziału, w tym również i sali operacyjnej. Nikt tego nie bierze pod uwagę. Inaczej niż w innych oddziałach, nie schodzimy po dyżurach lekarskich. Czego dowodem dzisiaj jestem ja. I tak jest powielokroć. Pan doktor Cetnarowicz, następna sprawa, bo przechodzę do kolejnych punktów pana wypowiedzi, został dyscyplinarnie de facto zwolniony i na moją prośbę 28 kwietnia tylko został na dyżurze. Nie wiem, co jeszcze. Oszczędności, nakłady inwestycyjne na mój oddział.
na mój oddział mówię, bo traktuję go personalnie, tak jak każdy z lekarzy w nim zatrudnionych. Nie było żadnych. Nie chcę przytaczać, jaka jest opinia pacjentów, którzy korzystają z usług tego oddziału. Jeden z pacjentów, którzy byli zaopatrywani, mieli nieszczęście mieć wypadek tutaj, w okolicach Ostródy, po podaniu mu posiłku zrobił zdjęcie, bo mówił, że nikt mu w Belgii nie uwierzył, co tu podają na obiad. To zrobił Jakie wobec tego kryteria pan starosta zamierza, jakimi kryteriami posługiwać się w tym celu, żeby jeszcze wykazać moją, bądź też moich kolegów, którzy pracują w oddziale, niekompetencji? Nie jest to moim zamiarem. Zaraz, ja odpowiem, jeżeli można. Nie jest to moim zamiarem. Tak to zrozumiałem. Rozumiem. Niezależnie od wszystkiego, ja chcę jeszcze jedną rzecz ująć. Szukanie lekarzy na moje i na nasze miejsca, bo są wierni, ale mierni, jest również nie w porządku w stosunku do nas. Bo my chcemy mieć poczucie pewności tego, że jak schodzimy po zabiegu operacyjnym, to nie będziemy musieli iść do kadrowej albo do księgowej po to, żeby odebrać wypowiedzenie z pracy. Tak jak w przypadku pana doktora Małyszko zwolnionego w styczniu i tak jak w przypadku pana doktora Cetnarowicza zwolnionego 28 kwietnia. Powtarzam to jeszcze raz. Nie jest moim zamiarem jakiś panu czy komukolwiek wytykanie czegokolwiek. Ja tylko przekazałem informacje, te takie suche, które mówią jasno i wyraźnie o sytuacji finansowej. Czy ona jest adekwatna do tego, co się dzieje, trudno mi ocenić. Ale ona też jest jakimś czynnikiem, którym zostaje oceniany oddział. I proszę, bo ja pana prywatnie bardzo lubię. Dziękuję bardzo. I o to mi chodzi, ale chciałbym, ale żeby trzeba też tak powiedzieć. Trzeba spojrzeć na tą sytuację zupełnie tak bez emocji. I to jest najważniejsze. No i jeżeli wchodzą emocje, to ja panu powiem, że wynik tego wszystkiego zawsze nie będzie dobry. Bo jeżeli będziecie emocjonalnie podchodzić, albo prezes, albo ja, no to w emocjach różne rzeczy się mówi, niepotrzebne często. Niepotrzebne nikomu, więc ja staram się to robić bez emocji. Ale emocje wynikają z postępowania pana prezesa, tak? Ale ja to wszystko wiem, tylko że rozwiązanie w emocjach, ono zawsze nie będzie dobre. I o to apeluję, żeby usiąść do rozmowy nie przy kamerach, nie przed szpitalem, tylko trzeba rozmawiać. I takie jest moje zdanie, osobiste. Bo gdybyście, że tak powiem, organizując tą pierwszą konferencję, jako wy, bo chyba wy to zorganizowaliście, usiedli albo próbowali, pani, ja nie wiem, czy to przyczyniło się do poprawy wizerunku szpitala. Według państwa, tak? Panie starosto, ja chcę powiedzieć, że w tym momencie chylę głowę przed panią senator, że, bo jeszcze dzięki niej tutaj jestem. Jestem świadom tego, co mówię. Być może. Może teraz ja zabieram głos. Pan starosta, z tego co wiem, ostatnie zdanie było takie, że chce pan rozmawiać, więc tak może rozmawiajmy. To spotkanie zostało zorganizowane nie przeze mnie, ale było mówione, że poprzednie było przeze mnie. Przez panu. Więc było mówione o tym, że ponieważ lekarze, którzy chcą tu wrócić, bo oni o tym zapewniają, nie wierzą już w tej chwili w dobrą wolę, dlatego chcą mieć pewność i powiedzieli, że jeżeli cokolwiek będą podpisywać, to wtedy, kiedy ja tu będę. I spotkałam się z tymi lekarzami, miałam przyjemność wreszcie ich poznać, bo do tej pory znałam ich tylko z pieczątek, więc jeżeli ktokolwiek próbuje mi wymawiać, że ja czyjekolwiek interesy reprezentuję, to jest to nieprawda. Faktem jest to, co pana bardzo zabolało, bo powiedziałam, że się pan na tym nie zna. Rozmawialiśmy przed przyjazdem tutaj u pana starosty również po to, żeby uzgodnić termin
sesji nadzwyczajnej i do teraz jest nieuzgodniony. Ja próbowałam dzwonić do pana... Pani senator. No pani senator wie, proszę. Więc ja nie mówię, że ja uzgadniam, tylko chciałabym się dowiedzieć. A proszę mi nie przeszkadzać, bo ja panu nie przeszkadzałam. Więc w rozmowach, które były, pan starosta mówił coś takiego, że w styczniu było przyjętych na oddział w nagłych tam sytuacjach 5 pacjentów, tak, na ortopedię. W którymś tam miesiącu, może ja dane myślę, przekręcam, ale rozmawialiśmy o tym, że, mówi pani, proszę mi nie przeszkadzać. Ale pani mówi o przyjętych, jak skończę, a ja mówię o pracy na dyżurach, mówiłem. Dlatego jak to skończę, prostować. To będzie pan prostował. Więc w lutym czy w następnym miesiącu było powiedzmy 7. I wartości, które pan podawał, nie przekraczały 10 pacjentów w ciągu miesiąca. Średnio. Nie przekraczały 10. To nie było mówione średnio, bo tam żadna liczba przez pana podawana nie przekraczała. Mało tego, twierdził pan, że średnia pobytu pacjenta w oddziale wynosi 3 dni. Więc od razu powiedziałam, że nie ma pan zielonego pojęcia o pracy szpitala, bo 3 dni pobytu w oddziale to są wtedy, kiedy jednego dnia pacjent jest przyjęty, drugiego jest diagnozowany, trzeciego wypisany. Natomiast pobyt w jakimkolwiek oddziale, a tym bardziej w zabiegowym, trwa dłużej. Mówi pan, że wszyscy się wypowiadają emocjonalnie. Tak, bo mnie to też dotyczy. Ja jestem ostrudzianką i ja nie pozwolę na to, żeby tą ostrudę niszczyć. Nie pozwolę na to, żeby ten szpital był w jakikolwiek sposób zniszczony. I to, że pan się śmieje, ja wiem, że dla pana to jest śmieszne. Dla pana najważniejsze to są dochody lekarzy, więc jak mi pan podał kwotę średnią, to ja powiedziałam, że ja zarabiam więcej. No, każdy ma prawo zorganizować sobie czas i zarobić ileś tam. Natomiast każdy pracownik dobry powinien być godziwie wynagradzany. I tak jak mówię jeszcze raz, rozmawiałam z wszystkimi lekarzami z oddziału ortopedycznego i powiedzieli, że mają chęć pracy. Tylko chcą mieć jednocześnie bezpieczeństwo, że następnego dnia nie dostaną wypowiedzenia. No, pan prezes, jeżeli już pan starosta się tak domaga działań politycznych, to może ja i zadziałam politycznie. Pan prezes Strzewa w niechlubie odszedł, z gdyńskich szpitali w niechlubie odszedł. Tu w tej chwili też nie wiem, kiedy pan szykuje swoje odejście, bo możliwe, że po to pan chce zniszczyć ten oddział, żeby później spokojnie, bezpiecznie spełnić swoją misję i odejść. Ja na to nie pozwolę. I chciałabym... Nie wiem, skąd pani czerpie takie informacje. Od pracowników tych szpitali. Tak. Akurat była wizyta z całym zarządem w Trzewie i akurat jest zupełnie odwrotna i odwrotna sytuacja była. Więc jeżeli będziemy rozpowszechniali informacje totalnie wyssane z palca, jest to bez sensu. Ja słyszałem u doktora Tołstygi, że ja już tutaj idę na dyrektora Urzędu Marszałkowskiego, na dyrektora Wydziału Zdrowia. Powiedział mi to podczas negocjacji. No właśnie, wszyscy wiedzą. Nie wiem, wszyscy wiedzą, że oddział ortopedyczny ma być likwidowany. Z całą stanowczością potwierdzam, że będzie się rozwijał i takie zadania były postawione przed moim tygodniowym urlopem, przed panem ordynatorem. Trudno jest polemizować w ten sposób, jeżeli mówi się totalną, no niesprawdzone, powtarza się informacje. Nie chciałbym się wypowiedzieć ostrzej, bo pani senator ma chyba troszkę większe prawa niż moja skromna osoba. Dziękuję. To się odnosi do tej kwestii poruszanych przez pana starostę. Trzeba rozmawiać, tak? No, próbujemy rozmawiać w zasadzie od stycznia. To nie jest tak, że my teraz nie chcemy rozmawiać, tylko w momencie zwolnienia doktora Małyszko rozmowy były prowadzone wielokrotnie. Doktor Wiśniewski ustnie i pisemnie chyba trzykrotnie składał zwłaszcza uwagi do obsady kadrowej oddziału, która po zwolnieniu doktora Małyszko od marca będzie okrojona. Także to nie jest tak, że my nie chcemy rozmawiać, tylko z nami się do tej pory chciało rozmawiać. Z nami
jakiekolwiek próby kontaktu zostały podjęte po wstrzymaniu przyjęć pana w związku z tym, że nie byliśmy w stanie obsady oddziału zapewnić, rozpoczęły się z nami rozmowy 4 maja, tak? To jest jedna rzecz. Pan starosta powiedział o zysku innych oddziałów ortopedycznych w województwie. Które oddziały przynoszą zyski, jaki jest to zysk, bo taki slogan to sobie możemy rzucić w powietrze i to tak w zasadzie nic nie wnosi. Chyba nie, ma znaczenie tak. Opinia pana konsultanta. Ja jeszcze powiem panu prezesowi. Jeżeli szpital jest szpitalem publicznym, to on nie ma przynosić zysku, tylko ma się bilansować. Tak, tak po pierwsze. Tak, oddział, tak. Oddział, jaki przynosi zysk, jakie szpitale przynoszą zysk prywatne, które mają możliwość selekcji nie. pacjentów. Ten szpital no nie ma, nie selekcjonuje pacjentów. Prywatny. Czy jest prywatny BYR? Ja nie wiem. Nie. A pan Morągu jest prywatny? Pan Morągu jest prywatny? Wie, że jeżeli mówimy o zysku, to trzeba mieć możliwość selekcji pacjentów. Ale ja nie twierdzę o żadnym zysku. Czy pan nie rozumie? Ja tylko mówię, żeby... Ale powiedział pan, że oddziały ortopedy przynoszą zysk gdzieś tam w województwie. Ja tylko mówię, jak... że... Lepsze wyniki finansowe. Moim marzeniem... O ile lepsze, moim marzeniem... Byłoby, żeby ten szpital wychodził na zero, żeby środki, te, które my przekazujemy na spłatę zadłużenia szpitala, żeby można było przeznaczyć na inwestycje. I takie jest tylko moje marzenie. Rozumie pan? I ja nie twierdzę, że trzeba zarabiać na ochronie zdrowia, bo tak nie jest. Ale nie może być takiej sytuacji, że ciągle dokłada się do szpitala i żadnego wymiernego efektu. A ten szpital spełnia misję publiczną. Tak, ja o tym wiem. Mówi tylko, pan, że były lata w tym szpitalu, mówi że pan, był zysk 1,5 miliona, wie pan? Mówi pan, ten że oddział ortopedii będzie trwał, tak? Będzie. To po co wyrzucać ludzi z niego, specjalistów, którzy tam pracują, doktor mieszka 14 lat, doktor chce robić 10? Ja rozumiem, że gdyby był plan zmiany tych ludzi na lepszych specjalistów, tak? Natomiast no może się... jaki był, ja nie wiem. No to teraz zapytam pana prezesa, tak? Tylko, że jeżeli... Jak chce się przeprowadzić restrukturyzację, no to musi mieć ona jakiś plan, tak? Czyli zwalniamy kogoś, żeby zatrudnić kogoś lepszego, tak? Nie było takiego planu. Jeżeli mówimy o zawieszeniu pracy, kto miał podjąć tę decyzję, jak nie doktor Wiśniewski? Nas zostało w oddziale, momencie, nas zostało w oddziale 5, tak? W tym 2 dyżurujących specjalistów i 2 rezydentów. Czyli 4 dyżurujących lekarzy. Dni w miesiącu jest 30 albo 31, tak? To sobie łatwo policzyć. Jak wygląda w tej chwili obsada dyżurowa w tym oddziale? Kto ile musi pracować? Tak? Zostało nas, momencik, zostało nas na obsadę 5-dniową poradni, ja i doktor Żabiłowicz. My 5 dni w poradni na zmianę pracujemy w tej chwili, zapewniając jakby ciągłość pracy tej poradni. Tak? Pan mówi, że były rozmowy i uzgodnienia ze spotkania jakieś tam padły. Oczywiście, myśmy się zobowiązali, że będziemy dyżurować do czasu tych rozmów dzisiejszych i pracować w poradni. Tak? Wy się zobowiązaliście, że umożliwicie rezydentom dyżurowanie w oddziale i że w sposób prawny i finansowy ich zabezpieczycie przy tym dyżurowaniu. Nagle się okazało, że oni siedzą na wolontariacie, tak? Bo nie ma możliwości finansowego im zapłaty za tą pracę, tak? Ani formalnego ich zabezpieczenia w sensie prawnym, że oni w tym szpitalu w tej chwili siedzą. Więc mówienie o tym, że jakieś ustalenia były, z waszej strony to ustalenia nie... Czy nie było ustalenia, że lekarze wracają w poniedziałek? Że nie było takiego, poniedziałek? Nie, w poniedziałek na spotkaniu z wami. Czy nie było takiego ustalenia? Ale czy pan sobie wyobraża, że naprawdę oni wrócą następnego dnia do pracy? Ja nie twierdzę, że nie. Bez deklaracji jakichś pisemnych, że to się nie powtórzy, bez prawnego zabezpieczenia w umowach czy w aneksach domów bezpieczeństwa ich pracy. No przecież to by był idiotyzm z ich strony, bo oni za miesiąc mogą znaleźć się w takiej samej sytuacji. Tak? A jeszcze a propos do wymiany lekarzy. Myślę, że jako szpital straciliśmy na wizerunku, kiedy wymieniono ginekologów. Niestety, ten szpital po prostu pod ten względem stał się, jeżeli chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy, zmniejszyła się liczba pacjentów przychodzących do szpitala na te oddziały. Także co to mówić, że zmienia się dobrych specjalistów... Zwolnienia na lekarzy z działu. Ja powiem, że od strony finansowej technologia poprawiła swój wynik o 60%. Może być mizeriego. Pacjenci uciekają. Oddziały pozamykać wszystkie, bo po co?
światła pogasić. Światła pogasić i będzie oszczędzać. Bo nam zależy na pieniądzach, ja a nie na tak, pacjentach. Proszę Państwa, rozmawiamy i tak naprawdę w ogóle Państwo się w ogóle nie przygotowali i nie mają danych. Oddział ginekologiczny realizuje kontrakt narastająco i ma nadwykonania za 4 miesiące. I bardzo niezręcznie dla Was jest. A to nie ma tak, że bez pacjentek ten kontakt jest realizowany. Więc ja nie wiem, dlaczego na jakiej bazie wypowiadacie publicznie takie słowa niesprawiedliwe i niesprawiedliwe w stosunku do całego szpitala, a nie tylko dlatego, żeby ugrać nie jakieś swoje drobne interesy. Naprawdę pani krzywdzi grupę inną lekarską, zawodową, położnych, które naprawdę dokładają starań, żeby było lepiej. Być dotykane przez teraźniejszego ordynatora ginekologa. Piszą oświadczenia takie, bo nie życzą sobie. Po co pani takie rzeczy robi? Jeśli chodzi o ginekologię, to ja powiem Państwu jeszcze jedno. To, że został zwolniony bardzo dobry ordynator ginekologii, wpłynęło na to, że część zabiegów ginekologia obecna nie wykonuje. Onkologię to robi. To onkologię robi w tej chwili. Mało tego, jest rzeczywiście, zwiększyła się liczba urodzeń. Nie wiem, czy to jest efekt 500+, czy to jest jakakolwiek inna rzecz, ale jeżeli się zwiększyła liczba urodzeń, to i zwiększyła się liczba pacjentek. Natomiast ale mówicie przed chwilą, że rodzących jest coraz mniej, a pani senator mówi, że jest więcej. No to jak więcej, to jakim cudem do mnie docierają? No jak jest więcej? A wie pan dlaczego? Bo pacjentki z naszego terenu rodzą gdzie indziej. A to, że jest ich więcej, bo ogólnie rodzących jest więcej, z tej prostej przyczyny, że jest więcej kart szczepień do mnie spływa, więc świadczy to o tym, że tych pacjentek jest więcej. No ja mogę powiedzieć ilościowo. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie do prezesa, bo tak może rozmawiamy, a tak może do brzegu trochę. A pan jest Jacek Baczewski się nazywa. Mam pytanie konkretne do brzegu, żeby pan prezes może wyjaśnił nam wszystkim, dlaczego zostali zwolnieni, czy zostało zwolnionych tych dwóch lekarzy. Proste pytanie i prosta jest odpowiedź. I tą odpowiedź tak naprawdę udzieliła pani ze związków zawodowych, mówiąc, że nie ma sprzętu, nie ma aparatury, nie ma czym robić, a wyniki finansowe szpital przynosi straty. A oddział ortopedyczny, tak jak powiedział pan starosta, przynosi największe straty z wszystkich oddziałów, gdzie sytuacja uległa zmianie, bo tak wcześniej nie było. Dobrze, poczeka pani, bo myślę, że to w złym kierunku idzie, bo jeżeli będziemy sobie nawzajem, że tak powiem, udowadniać, poczekamy, żeby sobie nawzajem udowadniać, kto jest tutaj lepszym, kto jest gorszym, niech tak będzie, że my jesteśmy tą stroną gorszą i zamknijcie, że tak powiem, sprawę. Więc ja pytam tutaj oficjalnie pana ordynatora, bo to pan odpowiada za swój oddział. Czy te ustalenia, które miały miejsce z panem prezesem o powrocie dwóch osób do pana oddziału, zamykają sprawę czy nie? My wystosowaliśmy szereg postulatów do zrealizowania. Oczywiście to jest podstawa do podjęcia rozmów. Jeden z lekarzy, który został zwolniony z pracy, siedzi obok mnie. Pan doktor? Tak, pan doktor Cetnarowicz. I liczymy na to, że dojdziemy do porozumienia. Jakie jeszcze macie postulaty? Przedstawiamy je. Przywrócenie do pracy, zwolnienie od lekarzy z umowami na dotychczasowych zasadach, zapewnienie zarządu szpitala o kontynuowaniu całodobowej specjalistycznej opieki dyżurowej nad pacjentami oddziału ortopedii, aneksowanie umów wszystkich lekarzy oddziału do końca 2019 roku, umieszczenie w aneksach zapisów uniemożliwiających bezpodstawne zwolnienie lekarzy, deklaracja pisemna zarządu szpitala co do niewyciągania konsekwencji w związku z brakiem realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w miesiącu maju, zawinionym przez zarząd, zawarcie umów na dyżury kontraktowe z odchodzącymi z końcem czerwca lekarzami rezydentami i aneksowanie umowy ordynatora oddziału z zapisami gwarantującymi mu wpływ na obsadę lekarską i pielęgniarską. To tyle. To są, jeżeli chodzi o postulaty oddziału. Tak,
Które są dla Państwa najważniejsze teraz? Wszystkie są najważniejsze. No to przystępujcie do rozmów z panem prezesem. To może jeszcze poprosimy pana Dziekiego, żeby się wypowiedział. Szanowni Państwo, tak wsłuchując się to wszystko, to nie jest tylko problem ortopedii, który kolejny wynik. Słyszeliśmy o ginekologii. Ja tutaj do pana prezesa się chcę zapytać, bo jako mieszkaniec tego powiatu, jako radny wojewódzki, który ludzie się do mnie też zwracają, nie potrafię na wiele pytań odpowiedzieć. Tutaj pan prezes dawno powiedział, że tutaj nieporozumienia, że związki tam rozpropagowują. A ile pan włożył w serce jako pracodawca, który za stosunki międzyludzkie w załodze? Jakie pan podjął kroki, żeby rozmawiać z ludźmi? Dlaczego powstał Związek Zawodowy Solidarność? I oczywiście ad hoc zaraz powstał drugi, żeby kontra. Kto go tworzył? No bo nie byli nieprawnie. Nie liczyli się, ale celowo ja to dokładnie wiem, bo tu kupę ludzi znam w szpitalu i lekarzy, nie lekarzy i pielęgniarki i różnych pracowników administracyjnych. Dlaczego to się tak działo? Były interwencje, ja tu panu z początku jeszcze nikogo nie było, żeśmy tutaj, że nawet nie wiem, bo pan nie potrafi na pismo odpowiedzieć. Gdyby pan był odpowiedzialny za stosunki i wyjaśniania, co się w szpitalu zajmie, nie wiem. Ja odczuwam, że pan nie ma strategii dobrze przyjętej rozwoju tego szpitala, bo nam jest wstyd. Największe miasto powiatu, miasto powiatowe, gdzie jest centrum powiatu i ten szpital, ja nie winię tylko tutaj, powiedzmy teraz starostwa, czy tylko jeszcze poprzednich też urzędników starosta, bo z tym szpitalem zawsze była zadyma. I my do dzisiaj jako mieszkańcy nie wiemy, co z tym szpitalem, jaką on ma perspektywę rozwoju. Miały być dwoją, miały być priorytetowe, siódemka, szesnastka, piętnastka, wszystkie centra się tutaj złego, wypadkowość, miała być reakcja, pomoc natychmiastowa. Co dzisiaj? Dzisiaj pan przed chwilą mówił, ktoś tu powiedział, dlaczego pytanie było o zwolnionych ten, a może na lepszych. To jak? Ze względów finansowych były zwolnienie dwóch, a teraz na lepszych kosztuje. Chociaż wątpię, czy będzie lepszy od doktora Małyszko.